Cześć, witajcie. Na samym początku chciałabym Was przeprosić za to, że nie było dawno odcinków z filmami. I wracamy do naszej serii pokolenia. Przejdźmy do tego, co dzisiaj zaplanowałam. Tylko jeszcze przed tym chciałabym Wam pokazać coś bardzo fajnego. Taka jedna dziewczyna, Nina, ona nagrywa filmy też. Możecie zobaczyć w moich zasubskrybowanych kanałach. Nagrała coś takiego, jak odblokować nową aspirację, to z serem. I właśnie musimy zjeść sobie trzy tosty. Tost z serem. I musimy to zjeść trzy razy pod rząd. I właśnie ona to nagrała. Bardzo mi się to spodobało i stwierdziłam, że mogę to nagrać i ją przy okazji polecić. I zaraz przejdziemy do naszej serii. Jeśli nie chcecie obejrzeć tego, jak odblokować tą aspirację, to możecie sobie przewinąć ten odcinek. Tak musi zjeść trzy razy. Jak widzicie, moja chinka jeszcze jest tym roślą. Przyspieszę, żeby to szybciej zrobiła. No i tak muszę zjeść trzy razy, więc jeszcze to zrobisz. Jakby to trzeba zjeść trzy razy z rzędu. Naprawdę bardzo mi się spodobał ten jej pomysł. Dobra, i jeszcze raz to zrobi. Patrzę z poziom gotowania. I ostatni raz zaraz sobie to zrobił. Dobra. I ostatni raz teraz zjechałem to z serem i nam się myślę, to odblokuje. I ostatni raz sobie się postaram. O, widzicie? Pojawiło się. Gratulacje, Zuzana odblokowała ukrytą aspirację tost
charakterem. Można ją znaleźć wśród innych aspiracji związanych z jedzeniem. Zuzanna może także wykonywać nową przyjazną interakcję towarzyską, rozmawiać o postach z Terem. Widzicie, odblokowała nam się taka aspiracja, więc to jest bardzo ciekawe. No, bardzo mi się to spodobało, więc stwierdziłam, że mogę też to nagrać. I no, przejdźmy do serii pokolenia. Cześć, witajcie, właśnie stworzyłam menżel dla naszej synki. Stwierdziłam, że już w sumie mogę dla mnie znaleźć męża, się pobiorą i będą kolejne pokolenia synów, więc właśnie na to w tym chodzi. Dlatego już stworzona męża, pokażę wam, tak mniej więcej wygląda. Jego twarz, czekajcie, przybliżę. Czekaj, może będzie tak. I na przykład, czekajcie. O, tak mniej więcej wygląda. No, tak się to prezentuje. Przybliżenia. Dobra. Tak wygląda jego pierwszy strój. Drugi strój z codziennego. I trzeci strój z codziennego. Tak się prezentuje. Oficjalny. Sportowy. Do snu. Imprezowy. I do pływania. Aha, do pływania jeszcze nie zdążyłam do końca zrobić, bo w sumie tych spodni nie chcę. Na przykład te. Takie. I imprezowy. W sumie też mogę zmienić. Taki rzesak, ale po prostu jednak zmieniłam zdanie, że to tutaj innego wybiorę. To nie zostanie i tutaj podniosę. Teks nie mogę być też nie będzie nieznaczalny. Buty. Też będą. No i to już wszystko do wywania jest taki. I to są te wszystkie stroje. Imię teraz losowo. Pacer. Dobra, może być. Nazwisko Pawła. Nie może być. Pastor. Pastor. Jakie wyniki nazwisko wybrać? Dobra, masz Trzewik. Teraz wybierzmy na niego aspirację. Właśnie zastanawiam się nad tym, albo u Denero, albo w Tensin chce mieć rodzinę, która osiągnie życiowy sukces, albo duża, szczęśliwa rodzina. Tensin chce stworzyć dużą, kochającą się rodzinę. No to może to, duża, kochająca się rodzina. Może... To musi być. Będzie jeszcze towarzyski i dobry.
No i to tyle. I myślę, że tak to wygląda. I będę musiała go wprowadzić. Nie będę go budować dom, bo on się wprowadzi do nas. Tak naprawdę. Ale to już nie idzie. Jesteś śmieszny. No dobra. I wrócę do was jak... bo nie chcę, żeby wam się tutaj ładowało na ekranie. Cześć, witam was znowu. Po prostu jestem taka wkurzona normalnie. Naprawdę nie wiem, co się dzieje z tymi Simsami. Zrobiłam tego gościa. Co wam pokazywałam. Weszłam, chciałam postawić mu dom. Patrzę, nie ma kompletnie nic. Tutaj była ta moja rodzina, Zuzanna Kluczyk, z którą miałam właśnie, mieliśmy tę serię. Tutaj miałam moją własną rodzinę. Nie mam nic normalnie, patrzcie. Nie mam nic. Zero granów rodzinnych, tylko ta jedna grana rodzina. Krążkną stworzyłam tego gościa. Tutaj nie mam nic, tu też nie mam nic. Tu ani tu. Kompletnie nic. Znowu to się stało. Dzwoniłam do EA. Już to załatwiałam właśnie z zainteresowanym zastępcą. I znowu mi się to stało. Kompletnie nie mam pojęcia dlaczego. Po prostu dzieją mi się takie dziwne rzeczy z tymi Simsami. Wszystko mi się usuwa, rodziny normalnie. To już nie wiem, co mam robić normalnie. Jeżeli byście mieli jakiś pomysł, to naprawdę nie wiem, kompletnie nie wiem, co z tą serią. Znowu mi się to usunęło tak jak ostatnio. Naprawdę ja nie wiem. Znowu mi się to usunęło, wszystkie tą całą rodzinę z tej serii, pokolenia. Ona mi się cała usunęła i nie wiem, co zrobić. Jak dalej ciągnąć tą serię, po prostu nie wiem, naprawdę. Więc na pewno nie. Nie wiem, jak on to wszystko zrobić. Proszę, jakbyście mogli naprawdę napiszcie mi w komentarzu, co ja mam z tym zrobić, proszę. Bo nie mam pojęcia, co się stało. Znam wszystkie rodziny i wszystko. Naprawdę napiszcie mi, jeśli możecie, proszę. I powiedzcie, co mam zrobić z tą serią dalej, bo nie wiem.